Witam Państwa ponownie. Tym razem chciałem pokazać krótki filmik o wypieraniu się kwasów, a przy okazji połączony z równowagą chromian-wichromian. Przygotowałem tutaj dla Państwa dwuchromian potasu, tlenek chromu 6, czyli bezwodnik chromowy, trójtlenek chromu, oczywiście woda, kwas siarkowy, wodotlenek soli. Proszę Państwa, tu mam jeszcze, nie wiem czy to widać, ale trójtlenek chromu, który reaguje powoli z wilgocią i ciemnieje. Normalnie to jest on czerwony, a jak reaguje z wilgocią, przechodzi w kwasy chromowe, to jest właśnie, to właśnie ciemnieje. Nie wiem, czy teraz widać trochę ten kolor, lepiej, że był czerwony. No dobrze. Proszę Państwa, jeżeli ja wezmę troszkę dwuchromianu, czy tam dwuchromianu potasu, rozpuścimy go w wodzie. A jeszcze dzwonek. Jeśli rozpuścimy to wszystko w wodzie, to dwuchromiany mają kolor pomarańczowy. Jesteśmy do tego wszyscy przyzwyczajeni od dosyć wczesnych etapów edukacji chemicznej. Natomiast w momencie, gdy dodamy zasady, czyli wodorotlenku sodu na przykład, to kolor powinien przejść w żółty ze względu na ustalającą się nową równowagę na korzyść chromianu, który jest żółty. Czyli dichromian, jak widać, jest pomarańczowy, a chromian jest żółty. I jeżeli ja dodam, o proszę bardzo, pięknie, dodałem od razu nadmiar zasady, kolor przeszedł w żółty. Proszę Państwa, jeżeli ja tam dodam troszkę kwasu, jeżeli dodam troszkę kwasu siarkowego, tu akurat posługuję się stężonym kwasem, o, proszę, wraca kolor pomarańczowy. No może cykniemy od razu cały. Wrócił kolor pomarańczowy. Przesunęliśmy z kolei równowagę na korzyść dwóch chromian. Proszę Państwa, ale co się stanie, gdybym ja tam dodał więcej tego kwasu? Może najpierw zobaczymy, co się stanie, jeżeli ja ten trójtlenek chromu, który w tej chwili już się powoli robi kwasem chromowym, wprowadzimy go do wody. O, proszę zobaczyć na tę czerwoną barwę. Może jeszcze nie jest taka całkiem idealnie czerwona, ale zaraz będzie. Pomożemy mu się rozpuścić szybko. Proszę Państwa, trójtlenek chromu reaguje z wodą, dając głównie kwas chromowy, który jest odpowiednikiem jakby kwasu siarkowego. On ma wzór H2CrO4, czyli tak jakby podstawić chromem siarkę. I widać, że ma on taką sobie czerwoną barwę. No może porównamy te kolory. Proszę, jest dwuchromian, a tutaj mamy kwas chromowy. Kontrast, ale nam to wyżuje. Kontrast może nie jest jakoś za dobrze widoczny. No to porównajmy na jasnym tle. Teraz widać, że różnica jest widoczna. Tu mamy kwas chromowy, tu mamy dwuchromian, a żółty byłby dichromian. No to proszę Państwa, co się stanie, jeżeli ja do tego dwuchromianu pomarańczowego dodam troszkę więcej kwasu? Mamy ładnie równowagę, mamy rozcieńczony roztwór wodny. No to dodajmy sobie, jest tam właśnie środowisko, dodajmy sobie tego kwasu znacznie więcej. Jeszcze dodamy, co się będziemy szczypać. Środek. Nie wiem, czy już widać, że on zaczyna ciemnieć, że staje się z pomarańczowego. Staje się coraz czerwieńszy. Jeszcze troszkę. Jeszcze.
Chociaż to jest też kwestia niskiego stężenia. Gdybym tego dwóch chromianu rozpuścił więcej, co zresztą mogę zrobić, no to i powinniśmy to lepiej zobaczyć. W takim razie rozpuścimy tego dwóch chromianu więcej. A jeszcze może sobie przygotujemy taką grupkę kontrolną. Albo tutaj dorzucimy po prostu tego, co już mamy w chromianu troszkę, żeby zwiększyć stężenie. Może trochę bardziej sypki niech będzie. Proszę, jak ładnie na czerwono się zaczyna barwić od dołu. Zaraz się rozpuści. Ale widać, że zdecydowanie już jest bardziej czerwony niż pomarańczowy. Skąd ta zmiana barwy, proszę Państwa? Stąd, że najpierw ustaliła nam się równowaga na dwuchromianie, a potem zaczęliśmy wypierać kwas chromowy. A równanie reakcji wygląda następująco. Proszę bardzo. Otrzymujemy w roztworze wolny kwas chromowy, który nadaje mu czerwoną barwę. Oczywiście kolory się idealnie ze sobą nie pokrywają, ale to zdecydowanie już nie jest pomarańczowe. A jeśli jeszcze raz rozpuścimy, a może to zresztą zrobimy, troszkę dwuchromianu w wodzie i postawimy to koło siebie. O, proszę popatrzeć. To jest chromian pomarańczowy postawiony obok tutaj mamy wolny kwas chromowy z mieszaniną wodorozsiarczanu potasu, tutaj mamy czysty kwas chromowy, a tutaj mamy dwuchromian. Oczywiście gdybyśmy tutaj dolewali NaOH na przykład do tego kwasu chromowego, może tego nie będziemy mieszać, bo nam to zacznie strasznie skakać. Zaraz się powinno stać pomarańczowe. A jeszcze trochę damy. O, proszę bardzo. Od razu chyba przesadziłem, bo się robi żółte. Także tak ustawmy. Chromian, dwuchromian, kwas chromowy. Proszę Państwa, mówię o tym dlatego, że była znowu dyskusja na grupie, reakcja zachodzi czy nie zachodzi. Dwuchromian w obecności samego mocnego kwasu zajdzie reakcja, ale nie reakcja redox, nie równowaga chromian-dichromian, tylko jeszcze odwrócenie równowagi w kierunku wyparcia kwasu chromowego. A gdybyśmy jeszcze dodali więcej kwasu chromowego, ponieważ kwas chromowy występuje w równowadze z trójtlenkiem chromu, więc usuwając wodę, na przykład przez kwas siarkowy, który w dużych stężeniach jest higroskopijny, to ostatecznie otrzymamy stały tlenek chromu, który by nam utworzył kryształy na dnie. Tylko musielibyśmy na nie czekać do jutra, bo krystalizuje powoli. Ok, dziękuję za uwagę.